I'm working on a novel about a homeless man, a war veteran, who's been thrown to the streets after leaving the army because he's suffering from the post-traumatic syndrome. It's a novel about a guy who's been rejected and doesn't understand why. The novel is divided in 18 chapters plus two, because the number of the apartment here is 18 and we have to get in the building by the second door. Each chapter of the novel bears the title of a novel dedicated to homelessness. And there's a hidden quote of Wisława Szymborska in every chapter, written in capital letters. Parę osób mieszkało, powiedzmy tak sobie, na chwilę, ale jeśli chodzi o te rezydencje, czyli o tych, którzy tu siedzą i stukają w klawisze, to na razie mieliśmy troje z Filipem gości. Może to jest naiwne i jakieś naiwnie metafizyczne myślenie, ale że Szymborska też była taką osobą, która potrafiła wyciszyć emocje innych. Może to miejsce wciąż tak działa. Ten projekt realizowany jest dzięki takiemu partnerstwu między dwoma miastami literatury UNESCO, Krakowem i Quebecem. To partnerstwo umożliwia nam prowadzenie tej rezydencji jednocześnie w dwóch miastach. Nasz rezydent przebywa właśnie w Krakowie, natomiast w Quebecu rezydencję kończy Aleksandra Zielińska, pisarka związana z Krakowem. I ta współpraca nie byłaby możliwa tak naprawdę bez sieci miast kreatywnych UNESCO, do której Kraków należy od jakiegoś czasu. Pomysł zrodził się dosyć spontanicznie, ponieważ prowadzimy wiele programów rezydencjalnych, ale do tej pory nie mieliśmy dużych programów, miesięcznych programów wymiany w dwóch miastach jednocześnie, więc postanowiliśmy spróbować, a sieć miast kreatywnych zdecydowanie umożliwiła nam kontakt i koordynację całego projektu. First I was really intimidated. I must say a few days I didn't know where to start, you know, and I felt like I was the wrong person in the wrong place. But then after a while, you know, I started working. And before leaving my house, it was important to me to make something out of the fact that I was living here. You know, the novel would have been different if it had been written elsewhere. That's something that's really important for me. You know, you have to leave a trace of the places where you work. And I always hide stuff in my books.